Odjechałem bliżej busem. Są obiady, cała ta. Cała skrzynia. Jadę teraz do Rosji zawieźć obiad, bo on robi ostatnie pole w tym roku. Steigerem. Nagram, bo taka okazja się nie zdarzy już w tym roku, bo to ostatnie pole. A później Steiger idzie do wyciągania. Pozdrowić Rosję od was? Ucałuj go. To nie, to nie. No to nie, to nic nie. Jadę do Rosji zawieźć mu obiad. Ostatnie 28 hektarów tutaj Rosja uprawia pod zboże. Jestem już na polu, właśnie wjeżdżam. Na tym polu zbieraliśmy słomę. Tutaj było te żyto, które trochę leżało i to pole było koszone na samym końcu. Widzę, że już kawałek zrobił, to dzisiaj to skończy, chyba że pogoda nie pozwoli, bo zaczyna padać. A tam troszkę jest taka glinka, zaraz zobaczymy, jak sobie radzi Steiger w tych warunkach. I to ostatnie pole, które uprawia, tak jak już mówiłem to kilka razy. Stąd będziemy słomę musieli jeszcze zabrać. A chyba nie idzie. A nie, uprawia. Myślałem, że jedzie z podniesionym agregatem.
dla nas ułatwieniem teraz, jak mamy tę nawigację, że nie te pomyślenia. Tutaj mamy tą cechę na nawigację. Opony to i w takich warunkach idzie, dlatego pierwsze co to zainwestowałem w te koła, bo zdawałem sobie sprawę, że jak ciągnik ma u nas pracować, to musi mieć dobre opony, żeby był uciąg. To się też przekłada na zużycie paliwa. Była to duża inwestycja, ale warto było. To jest ostatnie pole, a potrzebowanie naprawy tego ciągnika to zrobię jakiś konkretny odcinek na ten temat jeszcze. Żeby coś podsumować, to trzeba mieć więcej jakichś informacji, nawet takich, jak ten ciągnik pracuje, ile zrobił godzin. Elegancko. Jest i obiad. Jak idzie? A ile tylko zostało jeszcze? Zdycha? Więcej? 28. Nie cała. No to dobrze. To jakby nie padało, to się skończy. Masz tu zupa. Co? Mówię, masz obiad. Jakby nie padało, to ten. Jak przyleje, to nie będzie szło już, nie? No dobra, ja też jadę, bo tu mam te. Dzisiaj zimno jest. Pierwsze co, musimy podłączyć wiązkę i prowadzić od skrzyni do kabiny. Nie wiem, czy nie odkręcimy podłogi przez kabło. Trzymaj. Tam przy dziurę krążyć. Ale nie, to tu można, czekaj. Przez górę. Tu żeby przełożyć przez górę. No to pod kabiną da radę. No. Tam się nie rzęgą? Nie rzęgą. Daj jeszcze. Dobra. No, tam na skrzynię rzuć. Tak, wiesz, tam gdzie są zawory, do przodu. Dobra, może tam wejdę pod spód, bo ja wiem gdzie to. Położyłeś tę matę? No tylko jeszcze tą drugą gąbkę, nie? Dodajesz tą gąbkę. A ta to zmokła to. Gdzie to jest? O nie wiem, czy sięgnę tą ręką. Może tam sięgnę w tą rękę. Mam tutaj. Chyba te kabelki od góry padają.
Musiałbyś mi je podać, bo ja ich tak nie widzę za bardzo. Dobra, muszę wypiąć wiązkę jedną od skrzyni. Najgorzej, że ciężko mi tu dwie ręce wsadzić. I ten najpierw pozacinam. Odpiąłem, ale musisz. Nie, te kable są. Widzisz moją rękę? Gdzieś to widziałem, nie? Dobra. Czekaj, ja nie ten mam. Chodź jeszcze raz. Nie czujesz ich? Mam, dobra. Z kamerą mi spadła. Tylko teraz pokażę. Muszę te wiązki tu podłączyć, tam to miejsce, co odpiąłem. Wyłączam kamerę, bo szkoda baterii. Dobra, pociągnij te przewody trochę, żeby one nie wisiały nam na tym, żeby wał nie wkręcił się. Ciągniesz? No dobra. Dobra. Wyważę z tą, bo tu wieje, jak nie wiem. Zabierasz tą matę? No, bo wiatry zabierasz. A potem trzeba jeszcze raz? No nie, jak dobrze. Podłączyłem do wózka szyby. Tu mamy w kabinie wyprowadzone. I teraz musimy to wyprowadzić w jednym minus, a w drugim plus do cewki. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle to się da zamknąć z tymi kablami. Dobra, jakoś się drzwi zamkną. Dobra, drzwi się jakoś zamkną. Teraz tak, muszę wyprowadzić, tak jak mówiłem, plus i 3 plusy i podłączyć jeden minus. Teraz tak. Teraz musimy tylko wziąć zasilanie sobie do tego. I minus. Damy krótkie. Dobra, zaraz coś wymyślimy, kurde. To kabla kawałek, czy co? Co? Kabla kawałek, czy co? Tak. Dobra, weź tu może, kurde, weź, bo zamkniemy drzwi, to będzie inaczej. Bardzo tam nie ma skąd tego prądu wziąć. Tutaj trzeba było może stąd wziąć. Dobra, to podłączymy najpierw, żeby go uruchomić. Przykręcić.
Odkręcę fotel też, żeby nie latał. Tu musimy podcewkę podłączyć prąd. Jaki to był klucz, 8? To jest 3/8. Do pompy mamy już podłączony, teraz próbujemy go uruchomić. Trzeba by było jakiś, może jakiś stary klucz? Nie wiem. No dobra, to ty może. Gdzie to trzeba dotknąć? Czekaj, bo mogę tak, ale odejść, żebyś nie stał na ciągniku. Odłączyłem ten, zaraz zobaczymy. Ja odłączyłem ten voltomierz. Ja to podłączę. Trzymaj. Tutaj do fotela damy masę.
wózka, bo teraz trzeba przełożyć tutaj. Znaleźć szybszy. To będzie szybciej? Czy ładnie? Szybciej czy to? Trochę. Ale to nie wiem, gdzie by łódka na pewno. Teraz? Szybciej jest, nie? No. Czekaj. No to by do tyłu teraz, tak? No. No, bo to jest do tyłu. To to był najszybszy, nie? Tak. I jeszcze może być tutaj. Tu trzeba przełożyć na szybkie biegi. Teraz? Teraz tak. No. No dobra, to możemy go dać na luz. Kurwa jest. Tu masz. Tutaj będzie też na wyżej, dobra. Dobra, ja nie pojadę. Ty będziesz samochodem, nie? Czekaj, tylko mamy wszystko pozbierane? No na zewnątrz tylko, na przykład, no to. Że w środku też możemy narzędzia pozbierać wszystkie do skrzyneczek. Nie wiem, coś będzie widać i prowadzę go. Tak jak widać. Prowadzę Steigera z pola. Wracam polną drogą. Kawałek był asfaltem. Tak, ja mam to wszystko połączone. Tutaj widać biegi. Mam tą wiązkę podłączoną, na której robiłem próbę skrzyni biegów. Tak jak było wcześniej pokazywane. Podłączyłem ją tam pod blok elektrozaworowy, zasilanie wziąłem tutaj z plusa, masę pod fotel podpięta została i przewody tak, jeden wałek, drugi, trzeci, sprzęgła załączone, mam załączone sprzęgło V, na którym jest modulacja, także mogę ruszać sobie, bo jest bezpieczniej, bo mógłbym załączyć drugie sprzęgło, ale wtedy nie zatrzymałbym się pedałem, tylko by trzeba było tu rozłączyć i już mi kawałek zostało do dojechania. Szyba zaparowana jest, bo nie działa dmuchawa, muszę sobie przycierać szmatką, także sprowadziłem ciągnik nie został na noc na polu, bo zostało mi jeszcze niecały kilometr do dojechania. Tak to wygląda. Coś się stało z elektryką i o to chodzi, że co chwilę ten przekaźnik termiczny się rozłącza i gaśnie wyświetlacz. Coś zbiera na masę i nie zdołałem dojść na polu, co jest, dlatego postanowiłem, że trzeba ciągnik sprowadzić, a wiadomo, jest nawigacja zamontowana, wszystko, a zostawić go przy drodze asfaltowej byłoby dla mnie strach, także zaraz będę na gospodarstwie. Także ciągnik mam ustawiony na najwyższym możliwym biegu, czyli na 9, bo modulacja sprzęgło V, modulacja jest możliwa tylko właśnie na 9, bo już na 10 i następnym 12 pracują inne sprzęgła i nie miałbym modulacji, dlatego ustawiłem to na najwyższym możliwym biegu, gdzie jest modulacja.